Dorota Łosiewicz, to jest poranna rozmowa Studio w Polsce.pl. Witam Państwa bardzo serdecznie. Moim gościem będzie dzisiaj Zbigniew Kuźmiuk, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości. Łączymy się, panie pośle, z Brukselą czy ze Strasburgiem, gdzie pan jest teraz? Ze Strasburgiem się łączymy. Dzień dobry, panie pośle. Premier Wielkiej Brytanii Theresa May obroniła się wczoraj, została w fotelu premiera. Brytyjska Izba Gmin odrzuciła wniosek o wyrażenie wotum nieufności dla rządu premier Wielkiej Brytanii. I co dalej, panie pośle, co dalej? Bo pani premier została, ale zostały też stare problemy. Tak, to prawda. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Rzeczywiście wczoraj odbyła się taka krótka debata w Parlamencie Europejskim tuż po ogłoszeniu wyników, no przede wszystkim o odrzuceniu tej umowy w Parlamencie Brytyjskim. Wziął w niej udział pan Timmermans, także główny negocjator tego porozumienia. Zabierał głos także przewodniczący parlamentu, no przedstawiciele prezydencji. Niestety nie było szefa rady, pana Donalda Tuska, nie wiem z jakich powodów. W każdym bądź razie no generalnie sugerowano, że teraz piłka jest po stronie brytyjskiej, skoro umowa wynegocjowana pomiędzy Unią 27 i Wielką Brytanią nie została przyjęta przez brytyjski parlament, no to oczekiwane są propozycje ze strony pani May. No wczoraj szczęśliwie obroniła się, bo gdyby rzeczywiście jej rząd upadł, mielibyśmy, jak sądzę, jeszcze większy problem. Więc jest rząd, sprawdził wczoraj swoją większość, więc rozumiem, że powinien wychodzić z pewnymi propozycjami. No właśnie, panie pośle, jakie to mogą być propozycje? Dlatego, że mamy taką sytuację. Została odrzucona umowa brexitowa, został odrzucony wniosek o wotum nieufności i wydaje się, że brytyjski parlament nie ma na razie pomysłu na to, co dalej robić. Jakie są scenariusze w ogóle dla Wielkiej Brytanii teraz, panie pośle? Oczywiście jest tak, że cały czas ten zegar dotyczący wyjścia czeka, no do wyjścia do 29 marca. Zostało mniej więcej 10 tygodni, a więc czasu nie za dużo. I jeżeli do tego czasu nie będzie jakiegoś nowego porozumienia, czy Wielka Brytania nie złoży jakichś specjalnych wniosków, no to będziemy mieli do czynienia od 30 marca z twardym Brexitem, to znaczy Wielka Brytania będzie poza Unią Europejską ze wszystkimi tego konsekwencjami. Ale co to znaczy, panie pośle, twardy Brexit? To znaczy, że o godzinie Wielka Brytania przestaje być członkiem Unii Europejskiej. Ale jakie są skutki dokładnie tego dla wszystkich? To dla wszystkich, no takie, wie pani, najbardziej rzucające się w oczy od pierwszego dnia to taki, że powracają granice na cały obszar Zjednoczonego Królestwa, a więc nie tylko Anglii, ale także Szkocji i Irlandii Północnej, a więc Irlandia jest podzielona twardą granicą pomiędzy Republiką Irlandii i Irlandią Północną. Przypominam, że kiedyś było to powodem wewnętrznej wojny, więc na terenie Irlandii. Rozumiem, że to odległe czasy, ale nie powinniśmy do tego doprowadzać. No, wracają oczywiście cła związane z handlem zagranicznym. To oczywiście nic nowego, bo działa porozumienie w ramach Światowej Organizacji Handlu, no ale nie ulega wątpliwości, że powrót granicy celnej no, powoduje określone konsekwencje. Ja tylko przypominam, że pomiędzy Calais i Dover codziennie przejeżdża 16 tysięcy ciężarówek. Więc gdyby się okazało, że celnicy brytyjscy chcą poświęcić każdej z nich chociaż pół minuty, to natychmiast mamy no, jakieś wręcz niewyobrażalne korki i blokady.
Panie pośle, a co z pracownikami z państw Unii Europejskiej, którzy w tej chwili pracują w Wielkiej Brytanii? Brak akceptacji dla umowy określającej warunki wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nie jest korzystny dla Polski, to Mariusz Błaszczak. Co byłoby z pracownikami, prawda, tymi, którzy są już teraz, i z tymi, którzy chcieliby w przyszłości wyjechać do pracy do Wielkiej Brytanii? No więc wie panie, no w porozumieniu jest zapis i tego rzeczywiście Polska bardzo rzetelnie pilnowała, aby zostały potwierdzone wszystkie warunki po wyjściu Wielkiej Brytanii, takie jakie Polacy mieli, Polacy czy Europejczycy szerzej mieli tam wtedy, kiedy Wielka Brytania w Unii Europejskiej była. I ta umowa dawała wręcz takie gwarancje, oczywiście tu symetrycznie także gwarancje mają Brytyjczycy pracujący, funkcjonujący na terenie Unii Europejskiej. No tak, ale ta umowa została odrzucona. Skoro ta umowa została odrzucona... Jeżeli byłby twardy Brexit, to te zobowiązania no nie obowiązują. Wprawdzie, tak jak słyszeliśmy podczas spotkania polskiego rządu i rządu brytyjskiego, pani May zobowiązywała się, że niezależnie od tych rozstrzygnięć warunki przebywania Polaków na terenie Wielkiej Brytanii zostaną uszanowane, no ale tak naprawdę nie mamy tutaj umowy i w związku z tym dowolność, a w konsekwencji także niepewność dla wszystkich tych, którzy na terenie Wielkiej Brytanii przebywają, a nie mają obywatelstwa brytyjskiego. To są oczywiście kłopoty, wie panie, no także gospodarcze, bardzo poważne kłopoty. O tym się nie mówi, ale Unia Europejska 27 w handlu z Wielką Brytanią ma bardzo wysoką nadwyżkę. Ta nadwyżka no, przekracza już zdecydowanie 100 miliardów euro, a więc kraje Unii 27 sprzedają na rynku Wielkiej Brytanii znacznie więcej, o owe 100 kilkanaście przynajmniej miliardów euro rocznie towarów, niż stamtąd je sprowadzamy. To oznacza, jeżeli wchodzą taryfy celne, kontyngenty i tak dalej, to co wszystko jest związane wtedy, kiedy nie ma porozumień handlowych pomiędzy krajami, to oznacza no, utrudnienia dla wielu przedsiębiorstw. Ja nie chcę przez to powiedzieć, że ten eksport na teren Wielkiej Brytanii ustanie, bo to oczywiście niemożliwe. Tam jest 70 milionów konsumentów i oni potrzebują określonych towarów także pochodzących z Unii Europejskiej i odwrotnie. Unia Europejska potrzebuje produktów, usług z terenu Wielkiej Brytanii. No ale te warunki handlowania są trudniejsze. W związku z tym wzrosną ceny, zmieni się struktura popytu i tak dalej, i tak dalej. Tego wszystkiego przewidzieć się nie da. A co z budżetem, panie pośle? Obie strony czekają kłopoty. Budżet Unii Europejskiej bardzo zostanie osłabiony? No tak, to prawda. Tutaj też w porozumieniu jest sformułowanie, że do 2000, mimo tego, że Wielka Brytania wychodzi w marcu, to płaci składkę do końca 2019 roku, ba, płaci ją do końca tej perspektywy finansowej, czyli jeszcze przez rok do 2020, i płaci wszelkie zobowiązania, które wynikają z przesunięć, jakie są w budżecie Unii Europejskiej, a więc mniej więcej to, co przypada na Wielką Brytanię do 2023 roku. Czyli te sprawy finansowe związane z obecną perspektywą Wielka Brytania w całości wzięła na siebie. I to był duży sukces negocjatorów ze strony unijnej. Jeżeli nie ma umowy, wszystkie te zobowiązania no, są palcem na wodzie pisane. Wielka Brytania może, chcąc jakiegoś porozumienia w przyszłości, może je szanować, ale ponieważ to są zobowiązania mierzone miliardami euro, to nie sądzę, że będzie w pełni do tego gotowa, co by oznaczało, że koperty narodowe, które mają poszczególne kraje, do końca tej perspektywy no, mogą zostać poważnie uszczuplone, więc ci wszyscy, którzy korzystają czy realizują jakieś projekty unijne, mogą się znaleźć w trudnej sytuacji. I tu jest między innymi Polska. Polska też by ucierpiała na... 27 krajów członkowskich, w tym także Polska, tak. Panie pośle, ale wygląda na to, że Unia Europejska obawia się tego twardego Brexitu, ponieważ wczoraj brytyjski dziennik The Times poinformował, że Unia Europejska bada możliwość opóźnienia wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty do 2020 roku, aby dać rządowi w Londynie więcej czasu na wypracowanie porozumienia politycznego w sprawie jego warunków. Czy opóźnienie Brexitu jest pana zdaniem możliwe? No, różne rzeczy są możliwe. Myślę, że to znaczy odniosłem wrażenie z tych komentarzy tutaj korytarzowych po tym głosowaniu i uratowaniu się rządu pani May,
że jednak tu odetchnięto z ulgą. No, z jednej strony przyjęto to głosowanie nad odrzuceniem tej umowy dosyć nerwowo, no ale w sytuacji, kiedy rząd pani premier May ocalał, odetchnięto tu z ulgą, co oznacza, że jest jakaś szansa na rozmowę, choć wcześniej mówiono, że to wynegocjowane porozumienie jest ostateczne. No ale być może będą właśnie tego rodzaju gesty, że kraje unijne zgodzą się na przedłużenie tego terminu i być może pani May będzie zwyczajnie zmuszona do tego, żeby zarządzić kolejne referendum. To są spekulacje, no ale mówi się, że no w związku z tym natłokiem takich informacji katastroficznych nastroje w Wielkiej Brytanii są już inne niż w czasie referendum i że teraz to głosowanie byłoby na tak. Tylko wie pani, no jak ja znam brytyjską demokrację, a ona ma przecież setki lat, to jednak będzie opór przed takim przeforsowaniem u Brytyjczyków głosowania aż do pozytywnego końca. No i parę takich głosowań w Unii Europejskiej było. Między innymi przymuszono Irlandię do głosowania powtórnie traktatu lizbońskiego i drugie głosowanie ten traktat przyjęło. Więc jeżeli to jest taki pomysł na Anglików, no to żeby się ten establishment unijny nie zdziwił, bo to może być na zasadzie no, takiej przekory. Nie zmusicie nas do tego, żebyśmy w Unii Europejskiej zostali, więc tu jest wiele niewiadomych. No, tutaj, panie pośle, tutaj są takie dwa stanowiska, jeśli chodzi o to powtórne referendum w sprawie Brexitu. Jedni mówią, że to byłoby zaprzeczenie demokracji, ponieważ Brytyjczycy już się wypowiedzieli w tej sprawie, chcą wyjść z Unii Europejskiej, tak, ale inni mówią, nie, dlatego, że dopiero teraz znamy koszty tego wyjścia, dopiero teraz Brytyjczycy zobaczyli, co to realnie mogłoby znaczyć. Teraz wiedzą więcej i dopiero teraz mogą się wypowiedzieć, mając pełen obraz sytuacji. Tak, to prawda, tylko wie pani, koszty są oczywiście po obu stronach. Brytyjczycy no, są pod ogromną presją. Trudno mi powiedzieć, jak to się ostatecznie potoczy, ale w tej chwili możliwe są rzeczywiście różne scenariusze, tym przede wszystkim ten wydłużający ten okres jednak pozostania Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej i dający rządowi Wielkiej Brytanii jakieś pole manewru. No ale czy ten rząd, mając tak minimalną większość, bo wisi on na tych Irlandczykach z północy tylko, tych kilkunastu głosach, czy da sobie radę? Trudno mi powiedzieć. No oczekiwałbym także więcej inicjatywy, wie pani, od przywódców unijnych, od Donalda Tuska, od pana Junckera, bo myślę, że takie twarde podejście, no bo nie ulega dla mnie wątpliwości, że ta umowa, ona została przez Brytyjczyków odrzucona, bo ona była dosyć jednostronna, nie oszukujmy się. Unia Europejska 27 ze względu na to, że no, wszystkie kraje no, jakby twardo obstawały, że pozostają razem. Brytyjczycy próbowali ten front troszeczkę złamać. Ta umowa była korzystna dla Unii Europejskiej 27, a zdecydowanie mniej korzystna dla Brytyjczyków. I Brytyjczycy to wiedzieli i dali temu wyraz. No, 432 głosy chyba przeciw i tylko 202 głosy za. O tym dobitnie świadczy, więc to było głosowanie ponad podziałami partyjnymi. Duża część konserwatystów także głosowała przeciwko tej umowie. Więc moim zdaniem teraz powinna być także inicjatywa Tuska i Junckera, żeby spróbować jednak te relacje z Brytyjczykami złagodzić, żeby zaproponować trochę korzystniejsze warunki i być może zmodyfikowana umowa już przez parlament zostałaby przyjęta. No jest jeszcze ten wariant z powtórnym referendum i głosowaniem na tak. Tak, Bogiem a prawdą, pani redaktor, Wielka Brytania w Unii Europejskiej z punktu widzenia i unijnych, i polskich interesów to jednak zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż Wielka Brytania poza Unią Europejską. Przypominam, że to jest druga gospodarka unijna, to jest wielkie mocarstwo i zawsze było tak, jak Wielka Brytania uciekała od spraw kontynentu, to na kontynencie zdarzały się wojny, w których później Wielka Brytania razem ze Stanami Zjednoczonymi musiała zaprowadzać pokój. Oczywiście to są odległe czasy i nie chciałbym do tego wracać, ale gdzieś tam strategicznie no, musi być takie myślenie. Co więcej, no, Wielka Brytania z tym swoim wolnościowym podejściem do wielu rzeczy jest Unii Europejskiej potrzebna jak powietrze, bo inaczej ta biurokracja
brukselska nas po prostu wszystkich udusi. A ma pan takie poczucie, panie pośle, że Unia Europejska chciała dać Wielkiej Brytanii nauczkę po to, żeby nie było kolejnych exitów, żeby inne państwa... Zdecydowanie tak. I myślę, że to widać i w tej umowie, no ale widać w pierwszych dokumentach. Ja tylko przypomnę wtedy jeszcze przewodniczącym parlamentu, wtedy kiedy była decyzja Brytyjczyków, że wychodzą w tym swoim referendum, to wtedy natychmiast pan, wtedy Schulz jeszcze, przewodniczący parlamentu, zebrał parlament i przyjęto rezolucję no skandaliczną. Gdybyśmy ją teraz dzisiaj przypomnieli, to byśmy zobaczyli, jak wtedy patrzono na Brytyjczyków. No po prostu z nienawiścią. Z tej uchwały wynikało, że należy ich wyrzucić, przepraszam za brutalność sformułowania, na zbity pysk i to natychmiast. Z ogromnymi kosztami. Oczywiście później to stanowisko łagodzono, ale generalnie ta umowa ma taki charakter, że no jednak, że tak trzeba ukarać Brytyjczyków różnymi subtelnymi posunięciami, między innymi tym płaceniem składki, utrzymywaniem wielu innych zobowiązań, żeby żaden inny kraj nawet nie pomyślał o tym, że można wyjść z Unii Europejskiej. Więc traktat lizboński to dopuszcza, a metodą faktów dokonanych doprowadźmy do sytuacji, żeby wszyscy bali się tego, jakie będą wielkie koszty wyjścia. To moim zdaniem błąd, bo na siłę w żadnym organizmie nikogo się nie utrzyma. Unia Europejska musi się zmienić i to bardzo mocno, żeby wróciła wiara w to, że ten projekt się powiedzie. Bo on, pani redaktor, rozpada się od środka. To nie Brytyjczycy nadwyrężyli ten projekt. To ten establishment brytyjski go nadwyręża i nadwyręża go codziennie. No wystarczy przywołać tę sprawę Włoch i Francji i ich budżetów. Włosi nie mogli przyjąć budżetu z deficytem 2,4% PKB, a Francuzi, których się lubi, no bo prezydenta Macrona się jednak lubi na salonach brukselskich, mogli przyjąć budżet na 2019 rok z deficytem powyżej 3% PKB, no bo żółte kamizelki spowodowały, że trzeba trochę pieniędzy tym ludziom podsypać. No więc jeżeli forsuje komisja takie decyzje i nawet wśród krajów założycieli robi równych i równiejszych, no to jest to rozsadzanie tego projektu od środka i to widać, nie trzeba się wysilać, to widać gołym okiem. Pan powiedział, panie pośle, że nie Brytyjczycy, a establishment brytyjski prowadzi do rozsadzenia Unii. Rozumiem, że się pan przyjęzyczył, chodziło panu o establishment brukselski. Tak, bardzo przepraszam. Brukselski zdecydowanie, choć oczywiście Brytyjczykom, Cameronowi, no trzeba wypomnieć, że próbował rozegrać sprawy krajowe przy pomocy no właśnie tego referendum i rozegrał je tak, jak rozegrał, czyli mówiąc najoględniej, nie najlepiej. Ale teraz wracając do tych właśnie posunięć rozsadzających Unię od środka, opowiedziałem o jednym. No forsowany jest wczoraj, nad nim debatowaliśmy, zabierałem głos w tej sprawie. Chodzi o powiązanie przyszłych wydatków w tym budżecie 2021-2027. Z osławioną praworządnością. No i cała lewa strona sali forsuje ten projekt, choć wiadomo, że on będzie właśnie miał taki mechanizm rozsadzający. No, daje się do komisji, do ręki instrument, bardzo uznaniowy, bo trudno sformułować tutaj kryteria, że no właśnie, jeżeli w jakimś kraju nie będzie przestrzegana praworządność, to Komisja Europejska zablokuje pieniądze dla tego kraju. Ten kraj płaci składkę, tak? Wynegocjował sobie w ramach budżetu taką kopertę narodową, czyli to są środki, które ma wykorzystywać przez 7 lat. Część tych środków mu się blokuje. Ba, wprowadza tu się takie rozwiązanie, że ten kraj, jak mu się zablokuje te pieniądze, to beneficjenci jednak, czyli ostateczni ci korzystający ze środków, nie będą mogli stracić. Czyli on z własnego budżetu ma im wypłacić to, co z tych umów wynika. Czyli budżet ma być obciążony trzykrotnie kraju członkowskiego składką, odebraniem unijnych pieniędzy, które mu się należą za przeproszeniem jak cuguda i wreszcie ma wypłacić beneficjentom to, co im się należy na podstawie wcześniej podpisanych umów. Przecież to jest propozycja tak kuriozalna, że tylko to lewactwo tutaj mogło to wymyśleć. No ale to dzisiaj będzie właśnie przegłosowane. Panie pośle... To oczywiście to kiedyś tam będzie przyjmowane wspólnie z budżetem. Mam nadzieję, że nikt się na to nie zgodzi. Ale w parlamencie to kuriozum uzyska zdecydowaną większość. No i tak się, jeżeli będziemy tak się bawić dalej,
no to ten projekt będzie rozwalany od środka. Zwyczajnie. Panie pośle, ta debata, o której pan wspomniał, wczorajsza podczas tej debaty, eurodeputowani wezwali instytucje Unii Europejskiej do skutecznej oceny poszanowania praworządności przez państwa członkowskie i potępienia ograniczeń wolności słowa, a także naruszeń wobec imigrantów i praw podstawowych osób ubiegających się o azyl w niektórych krajach Unii Europejskiej. To tylko jeden z elementów tej wczorajszej debaty, o której pan mówi. Pan mówi, że Unia Europejska musi się zmienić, bo inaczej się rozpadnie, zostanie rozsadzona od środka. I teraz dwa pytania o wybory do Parlamentu Europejskiego. Po pierwsze, czy te nadchodzące wybory mogą zmienić Unię Europejską, tak jak pan mówi? Czy to będzie pierwszy krok do zmian? I drugie pytanie, króciutkie, czy Wielka Brytania wzięłaby udział w tych wyborach, gdyby Brexit odłożono do 2020 roku? No więc odpowiadając na to pierwsze pytanie, no wszystko wskazuje na to, że ta struktura parlamentu będzie jednak inna niż ta dotychczasowa. No to wynika z kolejnych wyborach w państwach członkowskich. No, zmiana władzy w Austrii w wyniku wyborów do Parlamentu Krajowego, diametralna zmiana władzy we Włoszech. To pokazuje, że te społeczeństwa mają dosyć dotychczasowej polityki krajowej i tej europejskiej i wybierają inne partie. To się zapewne przełoży na wybory europejskie. No, widzimy gołym okiem we Francji, że to, na co liczono, że właśnie europarlamentarzyści z partii pana Macrona zasilą w znaczący sposób liberałów tutaj europejskich, już się nie sprawdza. Ta partia przegra te wybory z Kretesem, co widać z sondaży. No, w związku z tym wszystko wskazuje na to, że już nie będzie tego takiego duopolu Chadecja-Lewica, że to będzie musiało być zbudowane inaczej. No i zdaje się, że przynajmniej część tego establishmentu zdaje sobie z tego sprawę. No, między innymi te wypowiedzi pana Webera, tak zwanego spitzenkandydata czołowej tej partii europejskiej Chadecji, że jest gotów współpracować także z ugrupowaniem pana Salviniego czy z Prawem i Sprawiedliwością, świadczą o tym, że oni wiedzą mniej więcej, jak będzie wyglądał już wynik i że ich przegrana jest dosyć oczywista. Więc mam nadzieję, że po prostu tego rodzaju partie polityczne, eurorealistyczne, jednak będą miały zdecydowanie większe znaczenie w przyszłym parlamencie i że w związku z tym tych posunięć tak absurdalnych, jak te, które przed chwilą opisałem, będzie zdecydowanie mniej albo ich w ogóle nie będzie i że Unia Europejska będzie się zmieniać i wtedy ten projekt jest do uratowania. Jeżeli będzie inaczej, to tak jak powiedziałem, idziemy szybkimi krokami na rozsadzenie Unii Europejskiej od środka. I pytała pani jeszcze mnie o Wielką Brytanię, o to, czy weźmie udział w wyborach do parlamentu. Pani, jeżeli ten okres wyjścia zostanie przedłużony, to w oczywisty sposób w maju w Wielkiej Brytanii muszą się także odbyć wybory do Parlamentu Europejskiego. No bo wtedy Wielka Brytania będzie w dalszym ciągu członkiem i musi mieć także reprezentację parlamentarną. Dziękuję panie pośle, nasz czas dobiegł końca. Ja tylko jeszcze dopowiem, że w tym scenariuszu, o którym pan mówi, że zmieni się krajobraz Parlamentu Europejskiego, wówczas chyba maleją szanse Fransa Timmermansa, który tam przebiegł przez monitor, by zostać szefem Komisji Europejskiej, o co teraz zdecydowanie tak, zabiega. Zdecydowanie tak. Mam nadzieję, że nie będzie już komisarzem. Zbigniew Kuźmiuk, eurodeputowany ze Strasburga. Dziękuję panu serdecznie. Ja dziękuję państwu za uwagę. Dziękuję bardzo. Zapraszam na przegląd prasy. Do zobaczenia za chwilkę.